Cześć! Z nami jest dzisiaj Joanna Jakubas. Cześć, miło Cię widzieć. Widzę, że wakacyjne otoczenie. Tak jest, witam wszystkich serdecznie. Dzień dobry. Więc bardzo się cieszę, że możemy sobie dzisiaj porozmawiać. Jesteśmy chwilę po wydaniu twojego najnowszego singla Lotif. Wielkie gratulacje. I tutaj się pojawia również moje pierwsze pytanie. Jak opisałabyś ten utwór? O czym on jest? What if, czyli Co by było gdybyśmy, to jest taki utwór, który w taki bardzo delikatny sposób zaprasza do refleksji, do spojrzenia na innego człowieka z ciepłem, z, z, z innym zrozumieniem, może z innej perspektywy, aby generalnie pomóc sobie wspólnie przejść przez tą drogę, jaką nazywamy, życiem którą nazywamy życiem i, i po prostu pomagać sobie wspólnie, że każdy człowiek ma swoje troski, czasami nie rozumiemy dokładnie, nie mamy pełnej perspektywy, prawda, jeżeli chodzi o, o to, co się dzieje w jego życiu, a więc takie spojrzenie na kogoś sercem i, i serdecznością i chęć zrozumienia, naprawdę zrozumienia jego punktu widzenia może być bardzo pomocne i powoduje, że konflikty po prostu się pomniejszają, albo wręcz przestają istnieć. No i ten świat się troszkę staje łatwiejszy, przyjemniejszy dla nas wszystkich. A więc to jest taki, bardzo lubię ten utwór, bo on w żaden taki sposób agresywny nie przymusza, prawda? Czy tylko delikatnie sugeruje, co by było, gdybyśmy. No i tam rzeczywiście się zaczyna ten utwór. What If We Just Smiled, what if we, what if we Forgave. Co by było, gdybyśmy się uśmiechnęli i sobie po prostu wybaczyli. Podali sobie dłoń i, e, dzięki temu właśnie uściskowi e, pozostali przyjaciółmi. A więc tak się zaczyna utwór, no i on później się rozwija dalej w treści. A powiedz mi, jakie znaczenie ma dla ciebie jako artystki, ale i Personalnie ten utwór. To jest generalnie ja, ja, jeżeli chodzi w ogóle o słowa, zawsze staram się, aby moja liryka miała swoją głębię i każdy utwór jest inny. I to są takie moje obserwacje, często świata, ludzi. I taka chęć, aby, aby, przez, aby przez moją lirykę przekazać jakąś treść, która by była wartościową treścią, która by miała coś do takiego, pozytywnego ze sobą niosła. What if jest dla mnie istotno, istotnym utworem. Bardzo go lubię. W ogóle lubię bardzo strukturę tego utworu, bo to jest tak, że się powtarza What if, what if, what if, potem na refren się odbija, bo jest tak, że w wzroce jest What if we embraced and in that state found a way. Potem jest w refrenie A way to love each other, a way out of shame. I się. Tak, jest, jest bardzo ciekawy, moim zdaniem, w ciekawy sposób napisana liryka. Jest to taki bardzo wrażliwy utwór i ma dużą ilość ciepła w sobie, a więc zawsze, zawsze jakby to jest spójne ze mną i, i, i z tym, co chcę przekazać. Każdy z moich utworów, tak naprawdę, wkładam w to całe moje serce, jak piszę utwór, a więc wszystkie naprawdę bardzo lubię. Więc, tak, mi trudno powiedzieć dokładnie, dlaczego. Ten utwór ma takiego, no, in, jest inny niż każdy inny, a więc, ale jest to mój ulubiony utwór. Wszystkie tak naprawdę kocham, ale ten też jest moim zdaniem wartościowym utworem. Mhm. Czy tworząc. What If? inspirowała się konkretnymi wydarzeniami, bo już powiedziałeś, że każdy, do każdego utworu podchodzisz no, tak jakby inaczej, ale tutaj właśnie ciekawe jest to, czy to mimo wszystko znalazła się gdzieś ta inspiracja, czy po prostu takie filozoficzne, czy to, czy to były takie filozoficzne treści? To chyba nie był konkretny jakiś jeden, yy, to nie była jedna konkretna rzecz, która się wydarzyła. Yy tylko generalnie taka obserwacja może świata, prawda, że wszyscy gonimy, że ten świat tak szybko podąża do przodu i czasami nie, nie, mamy, nie mamy czasu, aby spojrzeć na innego człowieka albo w pełni go zrozumieć, albo wysłuchać wręcz, a więc może, może to jest tak po prostu zainspirowane taką obserwacją generalną i, i chęcią, aby, aby może coś dać takiego pozytywnego od siebie, aby może, może na. Nie wiem, jakoś udałoby się, żeby ktoś przez sekundkę ciupeńkę yy, 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 zwolnił, prawda? I spojrzał innego człowieka. Czasami na przykład jadę samochodem w Warszawie i widzę, że ktoś na kogoś tak strasznie trąbi. i Widzę, że już jest podminowany i zły, tak, taką ma... Na przykład, albo zmęczony. Yy, i, I myślę sobie tak, okej. Okay, Taki mały, mały impuls, że na przykład pomyślimy sobie, że a może ta osoba jest zmęczona, albo ma chore dziecko, mamy, może po prostu nie wyspała się, albo ma jakieś swoje zmartwienie i odpuścić tej, temu innemu człowiekowi no, przez sekundkę. To może bardzo wiele zmienić. Tak samo czasami widzę, że jak ktoś na przykład do kogoś się uśmiechnie na ulicy, idziemy i powiem komuś serdecznie dzień dobry, to może odmienić to w sumie dzień tego człowieka, bo wystarczy, że. Ta osoba wstała, po prostu jakaś zmęczona albo smutna. Ktoś na niego się serdecznie uśmiechnie i już tą pozytywną energię, ta pozytywna energia od tej, tej, tego człowieka bije, krzyczy i tak widać, jak ta, ta ciemna kulka, taka, prawda? Oni to zobrazowali w taki sposób, przynosi się na, 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 na inne osoby. A czasami wystarczy tak po prostu ją zniwelować, prawda? Czyli komuś, komuś coś miłego powiedzieć, jak ładnie wygląda, albo miło Ciebie widzieć. I te złe emocje opadają i powoduje to, że nie ma, nie, jakby nie przenoszą się dalej. A więc też jest to utwór o, o czymś takim. Generalnie tam są um, słowa w refrenie, aby pomóc sobie wyjść z poczucia wstydu, um, we to love each other, um, wspierać siebie i kochać, o uwolnić się od takiego poczucia zawstydzenia i lęku i osamotnienia, bo też uważam, że jak się gniewamy, czy blokujemy na innego człowieka, to de facto y, budujemy dystans prawda, pomiędzy sobą a innym człowiekiem, y, a wystarczy czasami troszkę się po prostu otworzyć i, i te, 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 ta samo to osamotnienie też znika. Widzimy, że mamy przyjaciół, że, że świat jest przyjazny. Tam jest tak dużo też... Y, y, Zależy od naszego nastawienia, Nastawienie do świata, do innego człowieka, A więc jak to nastawienie, moim zdaniem, przynajmniej jest, jest pozytywne i staramy się jednak pozytywnie cały czas, prawda? Pomimo wszystkich problemów, trudności i wszystkiego, co on nas y, dotyczy, bo życie, życie no, i stawia przed nami problemy i bywa trudne, ale nie można się poddawać, i też o tym jest ten utwór. A więc tak troszkę pozwoliłam się go obrazować. Nie był on zainspirowany jakimś konkretnym wydarzeniem, ale chyba taką po prostu generalną obserwacją. Niedawno okazał się teledysk do Twojego utworu Flamenko. I tutaj pytanie, ponieważ taniec to nie jest dla Ciebie nowość, więc co Cię skłoniło, że akurat teraz ten utwór inspirowany tym tańcem? Ja miałam przyjemność, przyjemność tańczyć flamenko jak byłam na studiach, wówczas był projekt filmu Dzwonik z Notre Dame, gdzie miałam grać młodą Esmeraldę i do, tego, do tej roli potrzebowałam nauczyć się flamenko i tańca cygańskiego, bo to miał być taki miks pomiędzy tymi dwoma tańcami i później po prostu tak mi się spodobał taniec flamenko, że kontynuowałam go na studiach. Niestety w tej chwili już nie, nie, tańczę, nie tańczę go, natomiast rzeczywiście bardzo dużo mnie nauczył pracy dłoni i, i, i inaczej się teraz poruszam po scenie. A więc w ogóle taniec uważam bardzo rozwija, i szczególnie ten taniec ma niesamowitą energię w sobie, i dynamikę i, i, i technicznie też jest no niesamowity, bo to jest bardzo skomplikowany taniec, bo żeby szybciutko wystukiwać rytmy, to trzeba umieć ustawić ciało. Ja wtedy pamiętam, jak ćwiczyłam do tego filmu, to na początku jeszcze nie potrafiłam dobrze, szybko ustawić ciała, żeby szybko wystukiwać rytmy. W pewnym momencie pamiętam, miałam obrzęk bardzo duży kolan. A więc to jest też y, tańc, który wymaga bardzo dobrej techniki. Y, no i też ma bardzo y, 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 taką y, miłą, y, jak by to powiedzieć, y, y, bardzo mi się też podoba, dlatego że podejście jest y, y, bardzo takie, y, Miłe i odpowiednie do też osób, które mają znacznie większe doświadczenie i tańczą ten taniec wiele lat, czyli starszych tancerek, które zawsze są po prostu uhonorowane tym, że tańczą na końcu, aby pokazać i, i szacunek, i, i też to, że mają gigantyczne doświadczenia. Więc taki też szacunek do osoby z większą wiedzą i z doświadczeniem jest, a więc to też mi się bardzo podoba. Mhm. A jakie wyzwania napotkałaś podczas pracy nie tylko nad piosenką, ale i nad teledyskiem? Wyzwania musiałam się nauczyć układu. To było bardzo przyjemne. Natomiast rzeczywiście jak kręciliśmy, kręciliśmy latem teledysk. Było 46 stopni ciepła. No i rzeczywiście było tak, że tańczyliśmy raz układ i szybko trzeba było odpocząć, bo, no bo było bardzo, bardzo gorąco i ciepło i. I rzeczywiście ten wysiłek powodował to, że, że, że człowiekowi czasami no, nie słabo, może nie, ale że jednak ten, ten organizm wymagał odpoczynku. No i to było takie o tyle trudniejsze. Rzeczywiście musieliśmy kręcić bardzo rano albo wieczorem po południu. Czyli ten cały popołudnie nie mogliśmy kręcić, po prostu było za gorąco. A więc to było też takie wyzwanie, że mieliśmy po prostu mniej czasu, żeby wszystkie ujęcia nakręcić. Generalnie to bardzo było miłe doświadczenie, przymiło je wspominam. Ja bardzo lubię i śpiewać, i nagrywać właśnie teledyski, i tańczyć, a więc to jest dla mnie zawsze ogromna przyjemność. No i piękna sceneria. Kręciliśmy w kilku miejscach w Hiszpanii, w Sevilii, i później też pojechaliśmy nad morze, a więc no, to było bardzo przyjemne. Właśnie chciałam zapytać o te sobie, czy to był taki naturalny wybór ze względu na ten związek z Flamenco, czy po prostu ta sceneria się wpasowała? Czy to był przypadek, że akurat tam? To był naturalny wybór, ponieważ widzieliśmy, że chcemy kręcić teledysk w Hiszpanii. Łoty, czy też zostało nakręcony w Hiszpanii, bo jakby te dwa teledyski były ze sobą na tyle, że. Jak jechaliśmy już nakręcić flamenko, też nakręciliśmy Łatyw, a więc to, to chyba było bardziej kierowane tym, że pierwszy teledysk, ale no oczywiście Hiszpania jest piękna i Sewilia jest piękna, więc ujęcia też były cudne. I, I dyrektor, kierownik produkcji oczywiście też wybierał poszczególne miejsca, one były zatwierdzane, ale tutaj wszyscy nie mieliśmy wątpliwości, że na pewno kadry będą prześliczne. To w takim razie tak pięknie powiedziałaś o tym, jaki przekaz ma what if, jaki przekaz ma flamenko. Flamenko opowiada historię o dziewczynie, która się zakochuje yy, i ten, yy, ma, ma swoje takie naturalne ludzkie wątpliwości może jakiś yy, element troszeczkę yy, takiego spieszenia, czy z wstydu, czy troszkę jakiś lęk malutki, czy yy, no, jakieś takie swoje blokady. No i ten, i ten taniec, który niesie tą niesamowitą taką energię w sobie, pomaga po prostu jej, go, jej te swoje lęki, takie blokady przezwyciężyć i pójść do przodu. Czy What If i Flamenco w jakiś sposób wskazują kierunek i tak jakby podpowiadają trochę, czego możemy się spodziewać na twoim najnowszym albumie Authentic Self? Troszeczkę, chociaż każdy utwór jest inny. Authentic South, czyli autentyczna ja, to jest taki, będzie album bardzo szczery i prawdziwy, opowiadający o mojej drodze artystycznej. Oczywiście nie wszystkie utwory, niektóre utwory tam są o podróży, tam na przykład będzie taki utwór Róża Wiatrów, um, Uśmiech Monalizy, ale każdy z, z tych utworów był inspirowany w jakimś wydarzeniem, na przykład Monaliza była zainspirowana w tym, że jak śpiewałam jeszcze operowo w Paryżu w Opera Bastille, miałam kilka dni przerwy, a więc poszłam obejrzeć wystawę, akurat była Luże Mona Lisa. No i nie mogłam dojść centralnie do tego obrazu, ale bo bardzo wiele osób chciało go obejrzeć. Natomiast miałam, zobaczyłam, patrzyłam na nią z boku, z lewej i z prawej strony, I tak chodziłam z lewy, od lewej do prawej. I obraz jest namalony, namalowany w taki sposób magiczny, że wydaje się, że te oczy... Monaliza chodzą za nami, krążą, tak jakby nas patrzyła zawsze. I pomyślałam sobie, że to jest prześlicznie namalowana kobietka i ma taką swoją tajemnicę w spojrzeniu, ma też uśmiech taki tajemniczy, jakieś takie swoje przemyślenia widać, swoją głębię. I że chciałabym napisać utwór dla wszystkich kobiet, aby Monaliza była tym symbolem takiej kobiecej siły. Uśmiech Monalizy, czyli trzeci singiel, który się pojawi za około cztery tygodnie, to jest utworem, który opowiada tylko o wewnętrznym pięknie kobiety. To nie jest utwór, który się skupia na zewnętrznym pięknie, tylko na naszym wewnętrznym pięknie. I uważam, że ten świat, który tak strasznie prawda, skupia się tylko na zewnętrznym pięknie, czasami krzywdzi nie tylko kobiety, tylko generalnie ludzi, bo tak naprawdę nasze prawdziwe piękno, pra, prawdziwe piękno pochodzi od wewnątrz. To jest ta iskra, to, jest, to jest spojrzenie, ta energia taka życiowa to jest ten, ta radość, która bije z naszych oczu. I chciałabym tym utwore, utworem spowodować to, że. Kobiety, które będą jej słuchać, jego słuchać, czy tej piosenki jej słuchać, będą odnajdywać w niej siłę, i chodziło mi o to, żeby każda kobieta po prostu czuła się wyjątkowa i wspaniała, bo powinna się taka czuć. I każdy człowiek tak naprawdę powinien się czuć wyjątkowi, i wspaniały i jest, każdy z nas jest inny, prawda, ma swoją inną drogę życiową, a więc nie ma, nie ma powodu tak naprawdę porównywać się do innego człowieka. Trzeba się skupiać na swoim życiu i naprawdę poszukać swoich takich wyjątkowych cech i być siebie dumnym. I chciałam po prostu taką bardzo dobrą energię przekazać tym otworem, a ponieważ jestem sama kobietą, to dedykuję tę piosenkę po prostu innym kobietom, z tą piękną Monalizą, która jest tym symbolem siły kobiecej. Ta piosenka jednoczy, wiesz, też kobiety, dlatego że jest taki element mój, twój, nasz, wasz. Monalizy czara akurat w polskim tłumaczeniu tak wygląda, bo są dwie wersje tej piosenki, angielska i polska. A więc to jest też tak, że potem jest taki element na końcu, że wszystkie kobiety śpiewają razem. A więc jest takie zaproszenie, żebyśmy po prostu razem też siebie wspierały i, 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 i śpiewały razem tą piosenkę też. Na pewno tak będzie. Na wszystkich koncertach wszystkie kobiety na pewno będą znały ten utwór na pamięć, bo to już brzmi bardzo mocno zachęcająco. A powiedz mi w takim razie, czym Authentic Self będzie się różniło od My New Wings? Bo już wiemy, że Authentic Self będzie dość różnorodne, więc jakie? Czy byłaś w stanie jeszcze bardziej odejść, bardziej różnorodnie zbudować ten album od tego, co było na My New Wings? My New Wings było y, 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 albumem crossoverowym, czyli około klasycznym i, i, i tam śpiewałam tylko covery. Authentic Soft różni się tym przede wszystkim, że to są moje utwory autorskie lub utwory, które współtworzyłam z innymi autorami. Czyli na przykład siedem utworów na Authentic Soft ja napisałam słowa i muzykę, resztę dzielę na przykład jeden utwór z Markiem Kościkiewiczem i ja napisałam słowa, a Marek muzykę. I tam są jeszcze cztery utwory, gdzie ja napisałam słowa, a Michał Jelonek muzyka. Więc generalnie to są wszystko autorskie kompozycje, nowe utwory. Czy rzeczywiście płyta jest różnorodna, ale ona jest scalona, czyli ona płynie w taki sposób, że nie ma jakiegoś takiego zaskoczenia w brzmieniu negatywnym w sensie znaczenia, że coś nagle nam wyskakuje i nie pasuje. Jest też taka trochę filmowa chwilami. No, i rzeczywiście tematy, tematy utworów są różne. Tak jak właśnie mówiliśmy o Monalizie, jest też taki utwór Sight of Fire, czyli Twój Zrok Daleko kilka utworów właśnie o podróży o mojej takiej generalnej też podróży artystycznej, a więc mam nadzieję, że będzie się bardzo podobał, ale generalnie rzeczywiście jest, różni się tym przede wszystkim od My New Wings że jest albumem znacznie bardziej popowym. My New Wings był albumem, z, z, który nagraliśmy z London Symphony Orchestra, czyli tam jest normalnie orkiestra symfoniczna, która gra i chór, który śpiewa ze mną w czterech utworach, natomiast tutaj mamy aranże znacznie bardziej popowe. Mhm. To teraz chciałabym, bardzo się cieszę, że wspomniałaś tej podróży artystycznej, ponieważ chciałabym trochę Cię pociągnąć za język, jeżeli chodzi o Twoją przeszłość. Zastanawiam się, tak jakby przechodząc przez kolejne etapy Twojej edukacji artystycznej, bo była bardzo ciekawa, i następnie przez tą drogę zawodową już, który etap byś uznała za taki najważniejszy i kluczowy dla Ciebie? Wiesz co, to jest ciekawe, dlatego że każdy z tych etapów był istotny. Na początku jeszcze, nawet zanim pojechałam do Nowego Jorku, zaczęłam studiować na University of Michigan w Ann Arbor. I tam przez pięć lat miałam studiować dwa kierunki jednocześnie, czyli ekonomię i śpiew operowy, bo dostałam się i na Akademię Muzyczną, i na tzw. Liberal Arts School, gdzie była ekonomia. Studiowałam półtora roku. I rzeczywiście na tych studiach mieliśmy zajęcia z teorii muzyki, wszyscy pamiętam studenci, jak tylko mogli już na drugim roku dalej nie kontynuować tych zajęć, to zmieniali na jazz, taki był zamiennik jazz, impro jazz improvisation się nazywało te zajęcia, natomiast dwa semestry były, trzeba było koniecznie zrobić i, i, i zdać, Natomiast i, i, i tak, był profesor do Pogni, który uczył tej teorii muzyki i pamiętam, tam się nauczyłam wszystkich takich figured based, wszystkich takich jazzowych akordów, pisania, to się nazywa Roman numerals i jazz Roman numerals, czyli w skrótach się pisze akordy, ich przewroty, czy to jest molowy, czy durowy, czy ma dodane jakąś tercję, czy, czy inne nuty powyżej. I nie sądziłam, że ta wiedza kiedykolwiek mi się przyda. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że dopiero w momencie, kiedy zaczę w którym zaczęłam komponować, yy, nagle okazało się, że ta wiedza jest bardzo przydatna i że na bazie akordów na fortepianie jestem w stanie skomponować melodię, i tak też napisałam te siedem utworów na moją nową płytę. A więc coś, co w ogóle myślałam, że mi się nigdy nie przyda, bo wówczas zakładałam, że będę śpiewać operowo, okazało się bardzo, bardzo potrzebne teraz. Manhattan School of Music, czyli po półtora roku, pamiętam, przyniosłam się do Manhattan School of Music na drugi rok od razu, czyli Manhattan School of Music zaliczył mi jakby te kredyty, oni to nazywają w Stanach, czyli te zajęcia, które już zdałam w, w, w Ann Arbor, czyli na University of Michigan. Z kolei Manhattan School of Music miał um, Wiedział dokładnie, jak poprowadzić wokalistów, żeby nas rozwinąć, jeśli chodzi o poczucie rytmu, dyrygowanie, w sensie rytmicznie, prawda, kształcenie słuchu, wokal, bo był uczelnią, która się w tym specjalizowała. A więc pamiętam, jak, jak, jak ktoś zaczyna grać na fortepianie, na przykład jak ma 6 lat, to ma kompletnie inną wiedzę, jak, jak zaczyna studiować na Akademii Muzycznej. Natomiast wokaliści zaczynają śpiewać, jak mam 14, 15, 16, 17 lat i czasami tej wiedzy nie mają. I ta uczelnia bardzo no, potrafiła i wiedziała, jak się skupić na tym, żeby rozwinąć w nas te umiejętności, poczucie synko czyli tych wszystkich takich elementów muzycznych. A więc to było bardzo, bardzo potrzebne. No I oczywiście wokal. Były też wszystkie scenki operowe. Technika Aleksandra, ballet, ballroom dancing, czyli też były po prostu wszystkie takie zajęcia z ruchu, abyśmy potrafili się też poruszać na scenie. Więc to było bardzo, bardzo potrzebne. Royal College of Music, czyli następny etap mojej edukacji, to były studia magisterskie i z kolei Royal College of Music. Już skupiał się tylko na wokalu i na, na doświadczeniu scenicznym, czyli dał rzeczywiście dużą taką możliwość występowania i obycia się ze sceną, co było bardzo potrzebne. Ja później miałam, jak skończyłam studia, przyjemność pracować i z datem później też pracowałam z w Łodzi, gdzie śpiewałam dużo muzykali, operetek. To też dało mi to takie obycie na scenie, które jest tak bardzo potrzebne artyście. A więc każdy z tych etapów po prostu wniósł coś innego i ciekawego. Pomiędzy był Mediolan, który teraz rozwijałam i uczyłam włoskiego, bo w operze wiadomo, umiejętność śpiewania po włosku i rozumienia tekstu, który się śpiewa, też bardzo się przydał. No więc tak naprawdę z takim dużym ciepłem i, i, i sercem wspominam każdy z tych etapów. W którym z tych etapów tak myślisz, że najbardziej Cię zainteresowało pójście w taką różnorodność muzyczną. Kiedy obudziłoś coś takiego, że zdobyłaś taki jakby szacunek i pasję do tego, aby iść w tak różnych gatunkach, ponieważ spójrzmy prawdziwie w oczy, działasz w bardzo wielu gatunkach. Wiesz co, pamiętam pierwszy taki etap był, jak jeszcze śpiewałam w Łodzi i poznałam Jana Pekaczmarka. Wówczas miałam przyjemność zaśpiewać, Jan organizował corocznie Transatlantyk Film Festival w Łodzi, festiwal muzyczny i miałam przyjemność tam zaśpiewać. I powstał wówczas pomysł zrobienia płyty, czyli crossoverowej płyty, czyli My New Wing, której Jan Pekaczmarek był muzycznym producentem. I to był taki pierwszy krok, pamiętam jak nagrywałam tą płytę w Abbey Road Studios, Jan często prosił mnie, abym nie bała się śpiewać delikatnie do mikrofonu i kiedy masz tak wrażliwy mikrofon blisko siebie nie, nie, artysta nie musi śpiewać na masce pełnym głosem, bo ten mikrofon wyłapie każdy mały niuans i wiesz na początku jak wyszłam tego, z tego takiego świata klasycznego, myślałam, że jeżeli nie zaśpiewam pełnym głosem, nie pokażę głosu, to że, że ja go ogłupiłam i go nie pokazałam i bardzo Znałam się tego na początku i dopiero pracując z Janem, zobaczyłam, że nie zawsze trzeba śpiewać głośno, aby, aby, aby wyrazić emocje aby to było piękne i wzruszające. I zaczęłam bardzo modulować głosem wtedy. I w czasie COVID-u pamiętam, kiedy tak wiele spektakli było od, odwołanych. Miałam, pamiętam, wystąpić, wiesz co, w dwóch kolendach w takich kolendach telewizyjnych i jednym koncercie noworocznym. To wszystko zostało odwołane. I miałam taki pomysł, żeby nie poddać. myślałam sobie, nie poddam się. Przynajmniej nagram kolendy w studio. Sześć kolęd nagrałam. bo był taki moment, że zadzwoniłam do mojego znajomego Karola, który z ma, Karol Mańkowski, który ma studio i poprosiłam, czy mogę szybko nagrać te kolędy i czy, czy Rafał ostępień mógłby mi je jakoś pomóc zaaranżować. I oczywiście pomogli. Było tylko jedno miejsce od dziewiątej do dziesiątej dwadzieścia rano. Później nagrywała inna grupa po mnie, więc wiedziałam, że mam bardzo mało czasu. I to pamiętam było tak, wiesz, że jeszcze nie mogłam spać w nocy, bo chyba się przejmowałam tym, czy zdążę. I wstałam rano, myślę sobie, no tak, nie że mam mało czasu, to jeszcze głos mam niewyspany. I pojechałam do tego studia i posłuchaj, chyba intencja była tak czysta i tak dobra, że udało mi się te kolędy nagrać i, nagra i one rzeczywiście są na, na streamingach i się bardzo podobają, Poszły też były słuchane w radiu, a więc ym, wydaje mi się, że udało mi się sprawić dużą przyjemność. Tymi kolendami. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w czasie COVID-u, i właśnie około tego czasu, kiedy nagrałam te kolendy, kiedy nie mogliśmy wszyscy wychodzić, bardzo dużo pracowałam nad głosem i jeszcze odkryłam. Inny sposób śpiewania. Czyli dalej używam głos, który nie jest, jest jakby ma tą taką podstawę klasyczną, ale inaczej go kształtujesz, on jest jeszcze mniej operowy, tylko bardziej popowy. Czyli znalazłam taki swój własny styl, który wówczas w tych kolendach kol, yy, yy, pokazałam. Po raz pierwszy zaśpiewałam jeszcze tak troszeczkę inaczej i od tamtej pory dalej jeszcze szukałam innego, innego brzmienia który potem jeszcze przełożyłam na tą moją nową płytę, więc to były takie, to były takie wiesz, mikrokroki w dążeniu do, do, tego, do, tej autentyczne, do tego autentycznego siebie, do tej, do, do tej mojej prawdziwej drogi, w której się czuję tak naprawdę bardzo szczęśliwa teraz. Chyba odnalazłam tak naprawdę to, co, to, co, to, co powinnam robić, to, co pokazuje, tak naprawdę mnie, wiesz, i moje przemyślenia, to ym, też moje, moją taką siłę, można to nazwać. Yy, i, I wiesz, i sprawia mi ogromną przyjemność, bo rzeczywiście teraz, jak już komponuję swoje utwory yy, i, i piszę, wiesz, to, to, to jest jeszcze coś, to daje Ci taką jeszcze inną możliwość ekspresji, yy, której nie miałam, jak tylko wykonywałam covery. Mm -hmm. To już tak na koniec powiedz mi, gdybyś miała wybrać jedną rzecz. Praca na scenie jako aktorka. Czy jako ty, jako Joanna, jako z piosenkarka? Była piosenkarka, wiesz, śpiew i muzykę. Znaczy, zawsze aktorstwo sprawiało mi przyjemność, natomiast uważam, że mam inaczej. Może za mało grałam w filmach, żeby to stwierdzić. Natomiast na pewno wiem, że, że bardzo dobrze się czuję na scenie, komponując i śpiewając swoje utwory. I jakbym musiała wybrać jedną z tych rzeczy, to na pewno bym wybrała muzykę. A chociaż mam nadzieję, że kiedyś może uda mi się też na przykład zaśpiewać w jakimś filmie, albo zagrać w jakimś muzykalowym filmie, to też bym na pewno dużą radość sprawiła i przyniosło. Super, to w takim razie trzymam kciuki. To i oczywiście zachęcamy do przesłuchania Łotwy, Flamenko, a teraz y, już wkrótce i y, Monlisy I dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę. To była wielka przyjemność. Pod... Dziękuję, bardzo mi miło. Dzięki serdecznie. Dzięki.